zostało wprowadzone takie zarządzenie, że Botania i Blood Magic ewentualny, co tu, znaczy na pewno powstanie, co tu powstanie, zrobimy na streamie w poniedziałek albo we wtorek, bo tam jest pełno farmienia na przykład tej Live Essencji, czy jak to się tam nazywa, z Blood Magiki, to będziemy robić na streamku, to wtedy też coś pogadamy. Zrobimy sobie dziś Fissile Fuel, czyli to jest jakieś paliwo rozszczepialne, jakieś coś tego. I do tego będzie potrzebny tak, siarka, fluoryt, coś takiego i uran. Zapomniałem o tym kompletnie, że tu jest ustawiony blaze rod. Chyba to wydupcam, co? A przecież dostaliśmy uranium seedy. No to tam będziemy robić uran, bo robi uran za darmo, a nie marnuje w ten sposób tej. Dobra, to wkładamy z powrotem, dajmy mu nas fasta, żeby on to przerobił. Dobra, gospodarka blaze rodowa odbuduje się powoli. Niestety już nie będziemy mieć tu fajnych 100 tysięcy, tylko jakieś marne 5 tysięcy. O, 4 takie i ten fluoryt, też 4. Wszystko w dół trzeba skraftować, żeby mieć na przyszłość. Niebieska, pomarańczowa, zielona. Dobra, wszystkie 5. Łatwiej zrobić tak niż odwrotnie w autocraftingu. Teraz tak, to się robi ta. To w zasadzie wystarczy, żeby mieć na craftingi do końca życia, czyli tak, tier 2 i tier 4. Teraz tak, szybkie zasianko, tu, uranu 2, damy 2. Pobrać te esencje, tą esencję, tą i ustawić w craftingach. No, teraz mamy je w systemie. I kolejna rzecz, którą trzeba zmienić, ta produkcja, co to było, lit? Głośna, ale to nie problem. Ten w proszku już się nie przyda. Tą część odpiąć, to można wyłączyć, a niech przerobi. Liquid lithium na lit chyba jest ok, nie? Bo z litu w tym robi się tryt. A trytu będziemy używać w przyszłości, a to z tego robi się tylko tamtą baterię, cośmy robili chyba 2 odcinki temu. Tu już mam dynamik tanka. To jest taki fajny tank z mechanizmu. Robi się ku multiblokiem i mieści w sobie chyba dużo, nie wiem, zobaczymy. To będzie potrzebne oraz... Z niego robi się jeszcze walwy. Dobra, zamówmy tego stack i walwów, nie wiem, 3? O, 4 mi dało, no może być. Szkoda, że w mechanizmie, tu w questach nie ma nic napisanego o tym, chyba że jest w niedoawansowanym. Zwykły mechanizm, jest tu coś o dynamicznym tanku? No ja nie widzę. To zróbmy tak, zobaczymy czy on w ogóle działa. Tak mu zrobię, jeszcze go zamknę tu. O, chwycił się. Tylko, o, 1 700 000 wiader. Sporo. Tu weźmy wejście, tu mu zrobimy potencjalne wyjścia. Może się przyda. O, i on sobie nie chodzi, ci już pozdychali, to można ich wydupcyć. No i on się napełnia litem, ta? Tia, nie chce działać. To się zbugowało, nie wiem co. A temperaturę ma? Ma. Ten chodzi? Tia. No dobra, produkuje się. Poprzednio to było wszystko zapchane pod... No nie, najwyżej zbudujemy więcej. No to odpalamy kordy. Chociaż może tu się zmieści ta farma? W sensie farma, produkcja Fissil Fuel. Powinna się zmieścić. Najwyżej będziemy rozszerzać. Od razu to załaduje te czanki tu. Dwa, o. Pyk, pyk. Są sklejmowane, ale z shiftem teraz tak. I są, no, ładowane są. Te wszystkie maszynki mamy, więc trzeba zacząć od stworzenia sulfur dioksyd, czyli dwutlenek siarki. Jego się robi tak. Chemical Oxidizer. Więc tak, ten będzie powiedzmy tu. Pobrałem sobie te upgrade'y, pobrałem to. No i tak, do niego będziemy wprowadzać siarkę. No i tak, siarkę będziemy wpuszczać tu jakoś, a tutaj damy tego kabla. Jest ślicznie, tylko teraz trzeba tu puścić jakoś kable od dołu. Tu idzie pan eksporter. U niego ustawimy siareczkę. Zwykły regulator, żeby był tu zawsze stack. Stack upgrade, ale wyliczone. Tu ustawiamy outputik. Skąd ty masz prąd? Bo mi się chyba weku ładuje. Robi się sulfur dioxide. No, dwutlenek. Po polsku będę mówił. Input z tyłu, tak. Dwutlenek będziemy wyciągać do maszynki Chemical Infuser, który będzie nam robił 3 tlenek siarki. Tylko musimy stworzyć tlen. Chemiczny infuser. Tu idzie ten dwutlenek. Tu żaden item nie idzie. Gaz. Left. Input. Back. Input. Right, out. O, input 2. O, elektroliza coś tam. Ja, to nam trzeba. On będzie odpowiedzialny za rozszczepianie wody na wodór i tlen. Fluidy z tyłu, input. Gazy teraz tak. Z przodu bym chciał... Czekaj, pierwszego trzeba uruchomić.
pyk. Hydrogen, oksygen. My chcemy oksygen na ten moment. Tlen musi wychodzić przodem, front. Output liquid 2, znaczy gaz 2. Dobra, bierzemy te rury do gazu. O, output. No to chodzi. Tworzy się nam 3 tlenek siarki, tylko ten nie chodzi? Ty, no ten zamula. A dobra, one prądu w ogóle nie mają. Na razie wydupcamy wodór, bo nie wiem co z nim robić. Najwyżej się go zaraz będzie ratować. Będziemy najwyżej powiększać. Pierwsze zróbmy podstawy i potem zobaczymy czego brakuje, gdzie mamy braki. Ale bym to powiedział. Kwas siarkowy, para wodna. Parę wodną robi się z wody w... A, w rotary, dobra, to jego znamy stamtąd. I tak, to nie będzie szło tu, tylko tu będzie szła para wodna się robiła. Będzie szedł do chemikalnego infuzera. Chemiczny infuzer, pyk, lewo, input 1, tył, input 2, prawo, output. Tutaj będzie powstawać para wodna. Gazy, output, front, a liquid to zaraz zobaczymy, gdzie ja podepnę tę wodę. Dobra, już wiem. Liquid, tył. Powinien dostawać. O! Dobra, trzeba go włączyć. Tu jest vapor, czyli para wodna. Gazu będzie jeszcze tu. O Jezus, to nie ta. Gazu, na razie operujemy na gazach. Tu dopchało? Tja. I tu dopchaj tym. Kwas siarkowy. Chodzi. Kwas siarkowy się tworzy. Prosta sprawa. Tu już się pogubiłem, tu jeszcze wiedziałem, nie? Że tu tworzymy tlenek siarki, tutaj dodajemy tlen, więc się robi 3 tlen. Tutaj wiedziałem, że się da tak zrobić i że jak wodę zagotujesz, to idziesz miał parę, ale tutaj to już, że się tak kwas siarkowy robi, to nie wiedziałem. A z kwasu siarkowego robimy hydroflu... Czekaj, to po polsku będzie kwas fluorowodorowy. Chyba tak. Więc teraz będzie potrzebna maszynka jak chemiczna dysolucja chamber. Pyk. Tu idzie standardowo ten, tu idzie standardowo ten. Tu mu ustawiamy fluoryt. Regulator na staku. Tutaj sobie wydupmy z tyłu input. Gazy z lewej input. Za co masz na sprzedaż? Sleep charm. Kupię, może wtedy nie muszę spać i nie będę mnie... Nie będę już więcej. Dobra, dzięki. A tu jest charm. Dobra, ślepy. I tu podłączamy... Co to jest? Kwas siarkowy, czyli to jest ciecz. No kwas siarkowy to jest ciecz, no, na 100%. Chyba, że on w gazie? Co ty w gazie? Bez skitu? Gazowy kwas siarkowy. Może jest taki gorący, że wyparował. Ten input z tyłu. Tworzy się kwachu. I teraz uranium hexafluoride. O kurde. Po polsku? Jakiś fluor uraniu, ale cztery. Czterofluor uraniu. Tak, a wiem, że mogę to jakby wszystko łączyć, nie? Bezpośrednio koło siebie, ale chcę, żeby były takie ładne rury. Chemical infuser, pyk, tu. No to to powiedzmy, że wychodzi z przodu, a wchodzić będzie tutaj tlenek uranu. Tlenek uranu robi się z ciastka, uwielbiam takie ciasteczko. Pan chemiczny utleniacz, tu. Teraz enrichment chamber mam, pyk. I koniec. Tu będzie item pipem, tu będzie tak. Tu pójdzie ten, tu do niego trzeba zapamiętać uran, dociska uran? Tak, tylko sztukę, bo jest źle ustawione. Tu, stack, set i git. To jest wzbogacarka, tak. Z tyłu input, z lewo output. Items, input. O, ciastko weszło, dobrze. No i tu się stworzy tlenek uranu. Tutaj się tlenek uranu będzie... Tlenek uranu, fluorowodorowy kwas. Ty, no to wszystko. Tak, tu będzie kulminacja. Prawa input 2, lewa input 1, front output. No i teraz tu tylko te kable, tak? Side config, gas, output. Tutaj nic. Uranium hexafluor, czyli 4, nie, 6. Uranium 6 fluor, coś takiego. No i tu będzie, to jest ciecz w końcu, czy nie? No i teraz trzeba się zautocraftingować tamte ziuty, bo ich będziemy robić, wszystko jest. To idzie tu. Czekaj, właściwie, bo produkcja wszystkich innych surowców stoi. No już nie potrzebuję mieć tutaj tych filtrów. To wystarczy skancelować. I teraz powinien przerabiać wszystko, co się da. Yeah. Jak ładnie. Więc już inne surowce też będą. Nieskończoność. Uran zapewniony, tamten zapewniony, więc idziemy skraftować takich chłopów 5 na ten moment. To jesteś ty. Yeah. Tu, tu. O, tak, ustawiam sobie na tym. Side config. Jak ty produkujesz, kolego? Front, output, back, input. Pyk. Skopiowane i wklejone. Wszystkie mają... Oj. O Jezu,
Dobra, zaraz im się prąd skończy. Czemu nie chodzisz? Co mu nie pasuje? Jeden se wymyślił, że se nie będzie działał. Dobra, będzie taki jeden upośleć. No i to, Fisile Fuel, będzie sobie wychodzić gdzieś tu. Tu powstanie pan tanku. Taki kloc. Jaka pojemność? 1 600 000. Zapełnimy to? Chyba nie. Też mu narobimy tych otworów pełno. To jest, że miał inputa. Na górze ci zrobimy dwa outputy. I tu jeszcze jednego outputa. Jakby coś trzeba było podpiąć, nie wiem. Dobra, chodzi ślicznie. Pyk. Wchodzi. Ale jest mało, bo nie mają prądu. A ty byś mógł działać. Aha, on jest całkiem zdupcony. No i zaraz to zobaczymy. Tylko tak, może tu ustawimy pyk, dwójka, set anchor, mek. Dobra, pozdro. Nie, nawet co wyciszyłem. Tutaj go ustaw jednak. Ustawimy go na 10. O, ten już hałasuje. Jest git. Dobry anchor. Teraz trzeba popatrzeć, co nie wyrabia. Tlen jest na fulla. Siareczki. No to teraz tak, upgrade'y idą w dłoń. Energia na pewno, speed, no zobaczmy. No mało żywa, może być. Energia upgrade na pewno, speed. No trochę za dużo, co? Wyjmij. Dobra, tego na pewno można zboostować, bo on używa malutko. Jaki jest stan? To nawet się robi, nieźle. Ale nie wiem, czy ja więcej nie będę tego potrzebował. Nie wiem, ile prądu? 80. Dobra, dam każdemu. Dobra, i sprawdzamy. Za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Energia, odinstaluj 3. Jak energia? Odinstaluj 3. Speed. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pyk. 4 koła. Może być. Dobra, dostaniecie po 5. Teraz pan Fisil Fuel produkuje się nieźle. No i brakuje tego. A on już jest na maksa, tak? No to pan Enrichment. Pyk, pyk, witam. A pana Enrichmenta to można tak zbufować zaraz. Dobra, masz, masz, masz i masz. Na fulla. No, tu już mnie powinno nic brakować. Teraz sobie skopiujmy config od ciebie, do ciebie. Ja czekaj, pyk, pyk. No ustawiamy, tu idzie rura, tu idzie item pipe. No on chodzi, tylko jeszcze mu tam damy energy upgrade, to damy. Trochę pobiera, ale ten już powinien mieć dość. No już mamy 300 bucketów. To chyba nie jest jednak dużo. Właściwie energy upgrade'y to mogę dać każdemu. On za wolny. No to tak, masz energię już. Trzymaj czwórkę. Ile bierze? Nic. Masz wszystkie. Okej, okay, teraz się zaczynają robić braki, bo ten nie wyrabia. No to masz... Trójkę mu dałem. Masz czwórkę. Dobra, masz piątkę. No to tak, jeszcze jeden. Masz piątkę profilaktyczną. Dalej nie wyrabia. Tobie chyba nawet ósemkę mogę dać, co? Przesadziłem. Dobra, coś takiego. Tlenu już jest, wyrabia. Tu wyrabia. Tu wyrabia wszystko, tak? No nie, nie do końca zamula. Okej, okay, no to jest chyba najbardziej zmaksowane, jak się da na ten moment. I tworzymy... Całkiem szybko te wiadra lecą. Nie wiem, ile tego będę potrzebował. Najwyżej będzie afera. I będzie wielka przeróbka. I bufowanie. Ale to zbufować można tak, tych więcej, tu upgrade'ów dopchać, albo dodać maszynki, tu na przykład, z przodu. Ten nie działa. O, zrehabilitował się ty. Co, ty już zrehabilitowany? Ta. Jednak są braki w cholerę. Czyli cały system ulepszony, ale nie działa. No tak, ewidentnie jego wina. Ty się nazywasz Chemical Oxidizer. No i działa, tylko teraz jeszcze trzeba tak. Prędkość upgrade. No i nie wyrabia. Chodzi, tylko brakuje upgrade'ów. Dobra, te chodzą na fulla. Dalej brakuje. Chodzi. Za mało. Chodzi, na fulla. Co? Jakim cudem jeszcze brakuje? Dwa dodatkowe. Dobra, to są jakieś jaja. Dobra, ale przynajmniej ten działa w normalnym tempie, ten działa... Te chodzą, a ten czemu taki? Gran jest bez upgrade'ów. Jak to wygląda? Teraz to idzie. Nie wiem, czy taka produkcja wystarczy. Zobaczymy. Zobaczymy w przyszłości.